Wczoraj na naszym kanale ukazał się film prezentujący inteligentną listwę oraz gniazdko od Melinka. Dzisiaj natomiast zapraszam Was do testu żarówki oraz paska LED od tego samego producenta. Na samym początku warto wspomnieć, że od dzisiaj, czyli od 5 listopada, wszystkie produkty od Melink dostępne są w sklepach sieci Biedronka. Żarówka RGB kosztuje 50 zł, natomiast pasek LED 150. Jeżeli nie uda Wam się wyhaczyć tych produktów w Biedronce, to zawsze można zamówić je na stronie producenta. Rozpoczynając od żarówki, jedną mam tutaj, natomiast druga wkręcona jest w klosz i mnie oświetla. W zestawie nie znajdziemy nic oprócz instrukcji obsługi. Jeżeli chodzi o wykonanie, to jest ona dość lekka, w całości wykonana z plastiku, posiada gwint E27. Moc żarówki to 9 W i odpowiada to standardowym 60 W. Żarówka znajduje się w klasie energooszczędności A+. Maksymalna jasność żarówki to 806 lumenów i żarówka świeci zarówno światłem białym, zarówno zimnym, jak i ciepłym oraz posiada funkcję RGB. Jeżeli chodzi o światło białe, to jest ono płynnie regulowane w zakresie od 2200 kelwinów do 6500 kelwinów. Jest ono dość jasne, spokojnie może oświetlić jakiś mniejszy pokój, natomiast światło RGB jest zdecydowanie ciemniejsze od światła białego i w RGB ta żarówka jest po prostu ciemna. Teraz przeprowadzimy sobie szybki test żarówki. Oczywiście jest ona sterowana poprzez aplikację na telefon, ponieważ żarówka posiada Wi-Fi 2.4 GHz. Aktualnie świeci ona 100% jasnością i wybrane jest mniej więcej światło białe neutralne. Oczywiście temperaturę białego można płynnie regulować w aplikacji i teraz na przykład przechodzimy w światło ciepłe. Teraz natomiast w światło zimne. Z powrotem światło neutralne i teraz wejdźmy sobie do RGB. No i jak widzicie, żarówka praktycznie zgasła. To światło RGB jest bardzo, bardzo ciemne. Nie wiem, jak mocno będzie to widać na filmie, ale teraz na przykład mamy światło zielone, teraz niebieskie, teraz czerwone, z powrotem zielone i z powrotem światło białe. Więc RGB jest dużo, dużo ciemniejsze niż światło białe i to jest spora wada tej żarówki. No i jeszcze jedna mniejsza wada tej żarówki to to, że potrafi się ona dość mocno nagrzeć. Co prawda raczej w niczym to nie przeszkadza, no ale warto zaznaczyć, że się nagrzewa. Przechodząc teraz do paska LEDowego. W zestawie dostajemy oczywiście pasek LEDowy, kontroler, który ten pasek obsługuje oraz zasilacz z przewodem o długości 1,5 metra. Taśma LED ma długość 5 metrów, zarówno na pasku, jak i na kontrolerze. Z tyłu znajdziemy taśmę samoprzylepną 3M do przyklejenia paska w docelowe miejsce. Producent podaje również, że posiada ona certyfikat wodoodporności IP20. Diody użyte w pasku to diody SMD5050. Nie są to diody adresowalne, co oznacza, że cała długość taśmy w danym momencie może świecić tylko na jeden kolor naraz. Oczywiście taśma jest RGB, więc możemy uzyskać wszystkie kolory z gamy RGB. Tyle, że nie może być tak, że powiedzmy początek taśmy świeci się na czerwono, a koniec na zielono. Cała długość musi mieć w jednym momencie ten sam kolor. Cały pasek zbudowany jest z takich segmentów LEDowych. Każdy segment składa się z trzech diod LED. Jedna dioda to jest dioda RGB, druga dioda to dioda biała zimna, natomiast trzecia to dioda biała ciepła. Pasek posiada łącznie 300 diod, czyli 100 segmentów, co oznacza, że na 1 metr mamy tych segmentów 20. Maksymalna moc tego paska to 1700 lumenów, więc jest on naprawdę jasny. Światło białe mamy regulowane w zakresie 2200 do 6500 kelwinów. RGB jest tutaj trochę ciemniejsze niż światło białe, jednak nie ma aż tak dużej różnicy jak w przypadku żarówki. Także ponownie przeprowadzimy sobie test, tym razem paska. On również posiada Wi-Fi 2.4 GHz, więc sterowany jest z poziomu aplikacji. Zapomniałem wcześniej powiedzieć, że kontroler tych LEDów posiada na sobie przycisk do włączenia i wyłączania, więc nie musimy robić tego z poziomu aplikacji, tylko możemy przyciskiem na kontrolerze. Także teraz mamy ustawiony mniej więcej biały neutralny, więc świecą zarówno diody ciepłe, jak i zimne. Również można sobie płynnie regulować tą temperaturę, więc teraz przechodzimy w zimny. Teraz natomiast w ciepły, z powrotem na neutralny mniej więcej, no i zmieniamy na tryb RGB. Jak widzicie, pasek jest trochę ciemniejszy, ale również tego światła trochę daje i może mnie oświetlić,
więc tak wygląda RGB na 100% jasności, no i z powrotem barwa biała. Na końcu paska niestety nie znajdziemy wtyczki do przedłużenia jego długości, jednak jeżeli chcielibyśmy to zrobić, to ewentualnie można wlutować się w piny. Pasek posiada również oznaczenia, na których można go przecinać i są one co 3 segmenty LEDów. Przechodząc do aplikacji, producent udostępnia aplikację zarówno na telefony z Androidem, jak i iOS-em. Mamy ekran główny aplikacji i zacznijmy od taśmy LEDowej. Po wejściu mamy oczywiście ustawienia światła białego oraz jego jasności. Możemy włączyć i wyłączyć listwę, są timery oraz harmonogramy. Na górze mamy kolejne zakładki. Wchodząc w zakładkę kolor, listwa przełącza się na RGB, gdzie wybieramy kolor z gamy RGB, jego jasność oraz nasycenie. Kolejna zakładka to sceny. Mamy kilka predefiniowanych scen, które możemy sobie w dowolny sposób edytować. Są tutaj takie tryby, jak na przykład właśnie teraz zmiana kolorów, jest również przechodzenie kolorów w tęczy. Możemy dostosowywać tutaj między jakimi kolorami ma się poruszać i w jakim tempie. Ostatnia zakładka to muzyka, gdzie aplikacja wymaga dostępu do naszego mikrofonu i po prostu kolor diod zmienia się w rytm muzyki. W ustawieniach taśmy możemy połączyć ją z asystentami, m.in. Alexą czy Google. Według producenta można również połączyć z Siri, ale nie ma tutaj takiej opcji w aplikacji, być może trzeba to zrobić poprzez aplikację Siri. No i jedyne co jeszcze tutaj jest, to aktualizacja oprogramowania. W przypadku żarówki sytuacja jest dokładnie taka sama, interfejs cały wygląda tak samo, jedyna różnica to to, że nie mamy trybu muzyki. W aplikacji mamy również automatyzację, czyli ustalanie warunków oraz akcji, jakie mają się wykonać po spełnieniu danego warunku. Na przykład, gdy zmieni się pogoda, to możemy zapalić taśmę LEDową na konkretny kolor. No i z tych najważniejszych funkcji to by było na tyle. Generalnie aplikacja jest bardzo dobrze wykonana i dawno nie korzystałem z tak dobrej aplikacji. Wszystko działa tutaj natychmiastowo, jak sami widzieliście w przypadku taśmy LEDowej, gdzie nie naciśniemy, to dany kolor zmienia się natychmiastowo, nie ma żadnego opóźnienia w działaniu aplikacji. Jedyny problem jaki znalazłem to to, że czasami po podłączeniu danego urządzenia do prądu nie chce ono się połączyć z Wi-Fi i trzeba je kilkukrotnie restartować, żeby w końcu się połączyło z Wi-Fi. Jednak gdy już ten sygnał złapie i się połączy, to wszystko działa perfekcyjnie. Także podsumowując, myślę, że w swojej cenie te produkty są warte polecenia. Co prawda żarówka ma tą wadę, że do oświetlania możemy używać jedynie światła białego, a RGB to jest taki dodatek, którego możemy użyć na przykład podczas oglądania filmu, gdy tak naprawdę tego światła nie potrzebujemy, to wtedy możemy sobie włączyć to RGB i stworzyć taki lekki klimat w pokoju na przykład. Tak jak mówiłem, wszystkie produkty Melinka od dzisiaj, czyli od 5 listopada, dostępne są w Biedronce. Jeżeli jednak nie uda Wam się kupić w Biedronce, to zawsze można zamówić na stronie producenta, do której link znajdziecie w opisie pod filmem. Test kamery do monitoringu Melinka pojawi się w następnym tygodniu, natomiast test inteligentnego gniazdka oraz listwy znajdziecie już na naszym kanale, klikając teraz tutaj w kartę. Możecie przejść do tamtego filmu. Zapraszamy Was jeszcze do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. W opisie pod filmem znajdziecie również link do naszego Facebooka oraz Instagrama i do zobaczenia.